że jeden punkt zdobyty z brązowym medalistą zeszłego sezonu, to trzeba uznać za sukces w tym spotkaniu? Czy można było jednak ugrać więcej? No pewnie, jak się ma palec, to chciałoby się już i rękę urwać, no bo to tak to wyglądało. No zagraliśmy kolejny bardzo w sumie dobry mecz, no może nie bardzo dobry, bo jednak mieliśmy przestoje i graliśmy trochę nierówno, ale w tych najważniejszych momentach, przegrywając nawet ten 2-1, no to w tym secie czwartym zagraliśmy bardzo agresywnie zagrywką, wykorzystaliśmy te przestoje u przeciwnika i doprowadziliśmy do tiebreaka, gdzie tylko to spowodowało, żeśmy byli chyba w pewnym momencie po zmianie strony trochę zdekoncentrowani i przez no, w sumie bardzo wysoki blok na skrzydle, no tam żeśmy się nie mogli przebić, ale generalnie grając z tak mocnym zespołem, z tak doświadczonym, no podjęliśmy walkę i zdobyliśmy bardzo, ale to bardzo cenny punkt. Czy można powiedzieć, że był to pojedynek atakujących, Brakocewicz kontra Szczepańska i Majka wytrzymała tą walkę? No tak, no bo nie wypadła gorzej, bo w ogóle był to mecz tak naprawdę, ja przynajmniej w tym momencie tak powiedziałem, Brakocewicz kontra Radomka, no bo tam no w innych miejscach nie wychodziło to granie i nagle tak się stało, że tam Brakocewicz, a u nas Majka brała ciężar gry na siebie i to bardzo, bardzo cieszy. No, no grając przeciwko takiemu zespołowi popełniliśmy mniej błędów niż przeciwnik i stąd się wziął też ten między innymi wynik. Przegraliśmy bloku, ale tego się mogliśmy spodziewać, ale to, żeśmy wywarli taką presję na przeciwniku, że cały czas żeśmy próbowali, to nam przyniosło efekt. Dzisiaj możemy mówić, że tak, no, ten jeden punkt był do wzięcia, no ale umówmy się, wzięliśmy jeden i się z tego bardzo cieszymy. Jak pan oceni występ Julity Molendy, która pojawiła się na boisku w trakcie tego spotkania i chyba nie zawiodła? Nie, udana podwójna zmiana i przede wszystkim zmiana na pozycji libero i poza momentami, gdzie rzeczywiście chciałbym, żeby te błędy się nie pojawiły u libero, to jednak Olga samą zagrała całkiem pozytywnie, młoda Julita Molenda jak najbardziej, także tutaj te zmiany akurat nam się tutaj chyba tak w tym meczu w miarę udały, to też powoduje, że no, mam większe zaufanie do siebie, do zawodniczych, które są z ławki, wchodzą, pomagają, także to cieszy też. Z powodu tego piątego seta dominuje, czy bardziej radość z tego, że się udało tutaj ugrać ten punkt? Znajemy klasę przeciwnika i miejsce w tabeli, jakie ma i mówię, my się cieszymy z tego jednego punktu. Byliśmy gotowi, jak widać, jeszcze o coś więcej powalczyć, ale no stało się jak stało, skończyło się skończyło i tutaj na pewno nie mogę mieć pretensji do nikogo.